Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Tragedia na Estrzy. Matka z córeczką nie żyją. To są pasażerki samochodu osobowego, 39-letnia kobieta i jej 9-letnia córka. Pierwsze wnioski już spływają. Najważniejsze jest to, żeby złożyć wniosek do 30 września. Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie S3. Ofiary to 39-letnia kobieta i jej 9-letnia córka, pasażerki jednego z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, kierujący samochodem najechał na znajdującą się na jezdni oponę, która chwilę wcześniej pękła w samochodzie ciężarowym. Tragedii doszło około 3 nad ranem na trasie S3 na wysokości Chrustnika. Ze wstępnych ustaleń lublińskich policjantów wynika, iż kierujący samochodem osobowym marki Skoda, jadąc od strony Legnicy w kierunku Lubina, blisko zjazdu na Chrustnik, najechał na kawałek opony, która leżała na jezdni. Z lewego pasa zjechał na prawy pas i uderzył w naczepę stojącego samochodu ciężarowego, któremu chwilę wcześniej właśnie ta opona pękła. Na skutek tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby. To są pasażerki samochodu osobowego, 39-letnia kobieta i jej 9-letnia córka. Na miejscu pracowali lubińscy policjanci pod nadzorem prokuratora oraz inne służby ratunkowe, a także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Jak ustalili policjanci, obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Dziś ruszyła elektroniczna rejestracja wniosków w ramach programów Dobry Start czy Rodzina 500+. Zainteresowanie mieszkańców jest na tyle duże, że niektóre banki musiały wstrzymać możliwość wypełniania w kwestionariusza za pośrednictwem ich stron. Przez cały lipiec wnioski można składać bez wychodzenia z domu przez internet. Korytarze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świecą więc pustkami, choć dokumenty wciąż spływają do urzędników. W ciągu kilku pierwszych godzin w Legnicy było ich już kilkaset. Jakie zmiany znajdziemy we wnioskach dotyczących programu Rodzina 500+. Przede wszystkim już nie ma definicji pierwszego dziecka, czyli tutaj już nie ma kryterium dochodowego. Osoby, które ubiegają się o świadczenie Dobry Start, nie dostaną już decyzji administracyjnej, jeżeli chodzi o przyznanie świadczenia. Dostaną informację o przyznaniu takiego świadczenia. Również rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, już nie musi się troszczyć o to, żeby były zasądzone alimenty od drugiego rodzica. By ubiegać się o rządowe wsparcie, świadczeniobiorcy chętnie korzystają z bankowości elektronicznej. Do tego stopnia, że dziś część z placówek zawiesiła tę możliwość. Serwery się grzeją, jednak jak zaznaczają pracownicy MOPS-u, pośpiechu nie ma. Najważniejsze jest to, żeby złożyć wniosek do 30 września, bowiem ten termin gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone od 1 lipca z wyrównaniem. Czas zatem nie nagli. Jednak doradzamy, by wypełnić wniosek jeszcze w lipcu przez internet. Od 1 sierpnia do placówek zaczną przychodzić mieszkańcy, którzy stawiają na papier i bezpośredni kontakt z urzędnikiem. Wtedy natomiast może zrobić się tłoczno. Oglądają Państwo wydarzenia telewizji regionalnej, a w nich zobaczymy jeszcze... BMW dochowało przy Mercedesie. Policjanci ponadto ustalili, że nie posiadał on uprawnień do kierowania. Gasili pożar w 40-stopniowym upale. Rolnicy mogą spać spokojnie, czuwamy. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w Jaworze w sąsiedztwie powstającej fabryki Mercedesa. Nad ranem rozpędzone BMW uderzyło w latarnię, przecięło pas zieleni i dochowało na przeciwległym pasie. W aucie znajdowały się 3 osoby. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Kierujący i pasażerowie opuścili wrak pojazdu o własnych siłach. Policjanci ustalili, że mieszkaniec powiatu jaworskiego kierujący samochodem BMW w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze przywrócił pojazd na dach.
Kierującemu nic się nie stało. Policjanci ponadto ustalili, że nie posiadał on uprawnień do kierowania. Wiadomo już, że kierowca był trzeźwy. Z uwagi na popełnione wykroczenie została wobec niego skierowana dokumentacja do sądu w związku z niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieposiadania uprawnień do kierowania. Uszkodzona została latarnia oświetleniowa oraz kilka drzewek i nasadzenia zieleni. Kompletnie zniszczony wrak leżący na dachu tamował ruch w kierunku wylotu z miasta. Strażacy przy pomocy wyciągarki postawili pojazd na kołach i usunęli go, by nie tamował ruchu. Przełom lipca i sierpnia to czas, w którym na wsiach rozpoczynają się żniwa. Wysoka temperatura i suche podłoże sprzyjają rozprzestrzenianiu się żywiołu. Niewielki zalążek ognia może doprowadzić do pożaru ogromnych rozmiarów. Tym razem strażakom z Jawora udało się temu zapobiec. Strażacy zostali wezwani do pożaru drzewa, które rosło między dwoma polami. Dzisiaj straż pożarna w taką pogodę została wezwana do pożaru. Pożaru, który znajdował się między dwoma polami zboża. Trudny dojazd, brak w ogóle dojazdu do miejsca pożaru zmusił nas do dużego rozwinięcia, jak do tego drzewa, także w tych warunkach bardzo duży wysiłek strażaków. Niemniej jednak daliśmy radę, pożar został szybko ugaszony. Okolice Nysy Szalonej są ulubionym miejscem niektórych spacerowiczów. Niestety często pozostawiają oni po sobie dużo śmieci. Rolnicy mogą spać spokojnie, czuwamy. Apel do niezostawiania butelek w zaroślach, ponieważ mogło być to powodem tego dzisiejszego pożaru. Tylko szybka akcja strażaków sprawiła, że żywioł się tym razem nie rozprzestrzenił. Zboże nie było jeszcze dojrzałe. W takim wypadku straty z pewnością byłyby o wiele większe. Były podniebne akrobacje, latający smok czy taniec na szczudłach. W taki sposób swój jubileusz świętował Lubiński Ośrodek Kultury Muza. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych instytucji kulturalnych w Lubinie obchodziła już 50-lecie swojej działalności. Z okazji jubileuszu Ośrodka Kultury Muza przygotowano szereg atrakcji dla mieszkańców i miasta i okolic. Świętowano w rynku, a rozpoczęto od pokazu akrobatyki sportowej przygotowanej przez artystów z Teatru Tańca Ocelot. W ramach naszego jubileuszu i tej imprezy plenerowej, bo jeszcze będzie kilka innych już w muzie, tym razem zaprosiliśmy do pokazu Teatr Ocelot oraz Teatr Kijowski z Highlight ze spektaklem Korowód Tańca. W międzyczasie oczywiście atrakcją dla dzieci ogromną jest smok z Teatru Groteska, ogromny potwór napełniany helem, który, nie ukrywam, robi cień dla publiczności, ponieważ jest bardzo gorąco. Lubiński Ośrodek Kultury Muza to nie tylko kino, ale także miejsce organizowania wielu konferencji, spotkań, warsztatów czy festiwali. Przez 50 lat swojej działalności zorganizowano mnóstwo warsztatów, występów czy koncertów. Nam się podoba, że prezydent, oczywiście Urząd Miasta i Starostwo zorganizowali taką uroczystość dosłownie, 50-lecie. Łączy się tak samo razem z 50-leciem urodzin mojego syna. Ja uważam, że chyba wystarczająco teraz, bo tu jest teraz taka wielka konkurencja, a ja tam ciągle do tej muzy chodzę i do kina, i na koncerty. Jestem zadowolona. Bardzo dobrze. Cały czas jestem jedną lubinianką, naprawdę. Teatry, ze wszelkie przedsięwzięcia są naprawdę wspaniałe. Zresztą spacerujemy często przez rynek, czytamy, wspominamy właśnie ten dyskusyjny klub filmowy. Też byłam młodą dziewczyną, a pracowałyśmy. Nie należałam, ale pracowałam w domu, to byłam tak po sąsiedzku i panie, które na bileterki nas też zapraszały i korzystałyśmy z takiego uprzejmości. Dzisiaj świętujemy 50. urodziny obecności Centrum Kultury Muza w Lubinie, ale ja pamiętam Dom Kultury Zagłębia Miedziowego, bo chodziłam tam do biblioteki, moja mama chodziła na warsztaty tkackie, spędzaliśmy czas w kawiarence, pamiętam spotkania z literaturą miłosną. To kawał historii naszego miasta i bardzo się cieszymy, że tym razem w wersji plenerowej możemy świętować to święto. Niesamowita ilość kolorów i muzyki w jednym miejscu. Nie sposób było się nie zatrzymać, przechodząc przez lubiński rynek i nawet lejący się żar z nieba nie przeszkodził mieszkańcom Lubina w przyjściu, by wspólnie świętować jubileusz 50-lecia Centrum Kultury Muza. Symulator dachowania, alkogogle, armatki wodne, konkursy i wiele innych ciekawych atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i nieco starszych. W Lubinie w ramach Dolnośląskich Dni Bezpieczeństwa odbył się wielki piknik. W jednym miejscu spotkali się przedstawiciele wszystkich służb ratunkowych i mundurowych, by przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Piknik Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa zorganizowano na parkingu Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Tak naprawdę każdego dnia lubińscy policjanci spotykają się z różnymi sytuacjami, gdzie ludzie nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa, więc myślę, że to dzisiejsze przedsięwzięcie jest idealną okazją do tego, żeby zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego o to, by stosowali się do tych podstawowych zasad. Uczymy przede wszystkim zasad pierwszej pomocy, jak się zachować u osoby przytomnej, nieprzytomnej, pierwsze reakcje, które powinniśmy wykonać. Najbardziej chętnie garną się dzieci do nauki, dorosłych też uczymy, dorosłym zawsze się wydaje, że wszystko wiedzą. Niestety tak nie jest w rzeczywistości. Sam z doświadczenia wiemy, że trzeba cały czas to trenować, cały czas trzeba przypominać. Imprezę w Lubinie zorganizowano już po raz drugi. Piknik ma za zadanie promowanie bezpieczeństwa przede wszystkim w ruchu drogowym. Są wakacje, więc wszystkim służbom zależy, żeby na drogach było jak najbezpieczniej. Jeśli już dochodzi do wypadku, chcielibyśmy, żeby poszkodowany mógł mieć szansę przeżycia, żeby ktoś, kto jedzie też drogą, mógł tego człowieka uratować. Podczas pikniku można było spotkać w jednym miejscu policjantów z drogówki, ratowników medycznych, strażaków, ale były także służby celno-skarbowe czy więzienne. Była to okazja, by bliżej poznać pracę funkcjonariuszy tych służb. Ponadto dla najmłodszych mamy przygotowane konkursy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczestnik tego konkursu zostanie nagrodzony kamizelką odblaskową, opaską niezgubką, jak również innymi gadżetami profilaktycznymi. Ponadto dzieciom zostaną przekazane książeczki edukacyjne, w których są zawarte informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa. Co ci się najbardziej podobają? Strażacy, policjanci? Strażacy. A dlaczego strażacy? Bo pomagają nam z pożarem. Mhm. A chciałbyś być sam kiedyś strażakiem? A myślisz, że to trzeba być odważnym? Jak bardzo? Nie można się boić ognia. Co chcieliście dzieciom pokazać tutaj? No, chcieliśmy udzielanie pierwszej pomocy, żeby też wdrażali się. Mhm. I w ogóle no, straż pożarna, synek się interesuje strażą pożarną i chciał po raz kolejny zobaczyć wyposażenie. Organizatorem pikniku była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Jagodowe bułeczki, babeczki, pierożki i wiele innych smakołyków, oczywiście z jagodami. Można było w weekend spróbować na kolejnych dniach jagody w Chocianowie. W tym roku impreza po raz pierwszy odbyła się w parku. Wszystko wskazuje na to, że był to strzał w dziesiątkę, bo frekwencja dopisała. Dni jagody to już chocianowska tradycja. W tym roku festiwal odbył się po raz pierwszy w nowej lokalizacji, miejskim parku. My jako Chocianów chcemy, żeby ta mapa zaznaczyła się na mapie Polski, żeby ta impreza zaznaczyła się na mapie Polski, to na pewno. Oczywiście chcemy to robić w formie festiwalu, mamy tu wspaniały park, chcemy, żeby to był tematyczny park na każdą imprezę. O sukcesie każdej imprezy zawsze świadczy frekwencja. Na tę podczas tegorocznych dni jagody organizatorzy nie mogli narzekać. Nie brakowało ludzi, nie brakowało też stoisk z jagodowymi przysmakami. Wszystko przygotowałyśmy ze zebranych przez nas jagódek. Mówią nam mieszkańcy sąsiadujących z Chocianowem sołectw. To oni zadbali o to, aby dni jagody miały smak. Rolatki, pierogi w standardzie, naleśniczki z musem jagodowym, pierożki pieczone z nadzieniem jagodowym, bułeczki z nadzieniem jagodowym. Mamy tu wiele wspaniałych potraw, to zaczynając od rogalików, babeczek, pierogów, na które dzisiaj pani lepiło od samego rana, żeby były świeże. I mamy szejki również zimne. Babeczki jeszcze nam zostały. Zostały bułeczki jagodowe, rogaliki. Jagodzianki, ciasto drożdżowe, serniki. Podsumować można było to jednym słowem. Pycha. Pycha, bo wszystko swojskie. Wszystko jest oczywiście swojskie, robione własnymi siłami. Jagody zbierane z naszego lasu oczywiście. Smakołyki to jednak nie jedyne atrakcje, które czekały na chocianowian. Młodsi mogli odnaleźć się w strefie zabawy, reszta pod sceną. Impreza bardzo profesjonalnie zorganizowana, strzał w dziesiątkę. Nic więc dziwnego, że w Chocianowie myśli się już o kolejnych eventach w parku. Mam też kolejne pomysły na tak naprawdę strefę muzyki klasycznej, które wystartujemy w przyszłym roku. Także jestem pełen nadziei i pełen tego, że to się uda. Jagodowe święto w Chocianowie trwało od soboty do niedzieli. Zestresowani byli wszyscy główni bohaterowie wydarzenia, ale cała ceremonia przebiegła świetnie. Po raz pierwszy, co najmniej od 30 lat, włodarz Polkowic udzielił ślubu młodej parze. Potem sprzed Urzędu Stanu Cywilnego państwo Elżbieta i Jacek Szymańscy odjechali z rykiem motocyklowych silników w asyście kilkudziesięciu podobnych jednośladów.
Młoda para z fasonem zajechała przed Urząd Stanu Cywilnego na polkowickim rynku. Na motorze w sporej asyście. To są koledzy z klubu motocyklowego. Przed ceremonią emocje były bardzo duże. To jest przeżycie bardzo duże, ponieważ ten ślub będzie pierwszy jako jedyny udzielany przez burmistrza Polkowic. Także no, ja się cieszę bardzo. My jesteśmy tak zestresowani, że naprawdę proszę mi wierzyć, że nie jestem w stanie na razie wydusić słowa. Emocje związane z tą wyjątkową ceremonią udzieliły się też burmistrzowi Polkowic. To przede wszystkim no, obecność przy bardzo ważnych chwilach, które przeżywają polkowiczanie. Zwykle na tej sali zdenerwowane są dwie osoby, w dniu dzisiejszym będą trzy, bo łącznie z burmistrzem. Rzeczywiście pierwszy ślub i mam nadzieję, że wpisze się to w taką tradycję w gminie Polkowice. Ceremonia przebiegła świetnie. Potem były życzenia, wspólne zdjęcia i odjazd młodej pary, oczywiście w motocyklowej asyście. Jak zapowiedział burmistrz gminy, będzie udzielać ślubów osobiście, jeśli tego zażyczą sobie nowożeńcy. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.